jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Rozwiąż algebraicznie równanie. I zaczynamy od tej zewnętrznej wartości bezwzględnej, tak jak to było wcześniej. Na plusie i na minusie. Jak jest na plusie, to przepisujemy tak jak jest, jak ją opuszczamy. No jak jest na minusie, to zmieniamy znak na przeciwny. Przenosimy na drugą stronę. I tutaj będziemy mieć, uwaga, człowiek sąsiad, i mamy minus dwójkę. Wartość bezwzględna nie może dawać na minus dwa, czyli tu jest sprzeczność. Dalej robimy już tylko na tym. Opuszczamy, że jest to dodatnie, no i tutaj, że jest to ujemne. Mam nadzieję, że tylko bardzo nie będzie słuchać. Teraz tutaj. Mamy x minus 2, 1, x minus 2, minus 1. No to tutaj będzie 3. Tutaj mamy 1, czyli to będą cztery rozwiązania. Dla x równego 3, x równego minus 3, dla x równego 1 i x minus 1. To teraz Tutaj, tu kapkę trudniej będzie, ale damy radę. Opuszczamy tą zewnętrzną, czyli x plus 1 odjąć 4 równa się 3. Pierwsza opcja. Druga opcja: x plus 1 odjąć 4 równa się minus 3. Musimy najpierw tą minus 4 przenieść na drugą stronę, czyli jest x plus 1. 7 x plus 1, 1. I dwie znowu opcje dodatnia i ujemna. Ja to tutaj przypiszę i bardziej się ścieśnimy z tym. Hop. I mamy x plus 1, 7, x plus 1 minus 7. Czyli z tego x wychodzi 6 z tego x wychodzi minus 8. I tutaj x plus 1, 1, x plus 1 minus 1, czyli jest x, tutaj przeniesiemy to na drugą stronę, będzie 0, a tutaj minus 2. Dobra, zajmujemy się teraz pod punktem d i mamy 3 minus x plus 1 to 9. 3 minus x plus 1 to minus 9. I 3 minus x to będzie 8. A tutaj minus dycha. Opuszczamy. 3 minus x równa się 8. 3 minus x to minus 8. Minus x. Na drugą stronę to będzie 5. Zmieniamy znaki na przeciwne, czyli x to jest minus 5. I teraz tutaj mamy minus x i będzie minus 11, czyli x to 11. Tutaj wartość bezwzględna jest równa, minus 10, czyli to jest sprzeczność. Mamy tylko dwa rozwiązania. I tu. 7 minus 2x minus 5 to 6. 7 odjąć to minus 6. Przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Będzie minus 1. Zmieniamy znaki na przeciwne. Mamy 1. Hop. No to teraz na drugą stronę przenosimy będzie 6, na drugą stronę przenosimy będzie 4, na drugą stronę tu przenosimy i mamy minus 13. To jak zmienimy znaki to będzie dodatnie, czyli będzie mm, 2x minus 5 to 13, 2x 13. Minus 13. Na drugą stronę 18 9. Na drugą stronę minus ach, minus 8, czyli X. Nie. Tak. Czekajcie, już się sama pogubiłam. Jest, git. Będzie minus 4. Dobra, to teraz tutaj. 5. Minus. Przeniosę od razu na drugą stronę. Będzie 2. To jest minus. Tak będzie. OP. 2. I teraz dopiero możemy to opuszczać. Czyli będzie 5. Tak jak jest, czyli nie zmieniamy wtedy znaków na przeciwne. Albo minus dwójką. Wnosimy piątkę. Będzie to ujemna, czyli to będzie minus trzy miamy znaki naprzeciwne I 3x plus 1 to 3... 3x plus 1 to minus 3. zatem tutaj 3 x to będzie 2, x to 2 mm, 3. Tutaj będzie minus 4, czyli x to jest minus 4 3, czyli minus 1 cała i 1 trzecia. To teraz tutaj na drugą stronę. Ziemi mieć minus minus 7, czyli to będzie 7. Opuszczamy, nie wiem, tutaj to będę pisał. Albo tu u góry o. I mamy 3x. Plus 1 równa się 7, 3x plus 1 równa się minus 7, 3x to będzie 7, 6, czyli 2, no i 3x minus 8, no to x to będzie minus 8 trzecich, a to jest całe minus 2 i 2 trzecie. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.